Kto ktoś jest Żydem i jest przeciwko ofierze Jezusa Chrystusa, to jak on się rodzi, to on się już, jak on rodzi swojego tam potomka, matka, dziecko, czy ojciec płodzi takie dziecko, później bierze na ręce, to on już mu to przekazuje w jakiś sposób. Taki fluid, że jak prawdziwy Żyd czuje tylko woń prawdziwej ofiary, to już się nią wzdraga, no bo jest wyrzutem sumienia dla nich. To doprowadziło do wyrzucenia mszy świętej z kościoła i do utrzymywania tego stanu, że go się nie daje przywrócić tak, jak siedzimy przy stole i jest wszystko na stole, soli zabraknie. To co pan robi? No nikt nie robi problemu, tylko idzie, wstaje, idzie po sól. Dlaczego nie daje się przywrócić najświętszej ofiary mszy do kościoła? No z tego właśnie powodu. Że Żydzi nienawidzą ofiary mszy świętej, a wpływ ludzki, który mają w tym świecie, daje im narzędzia, że nie daje się tego stanu samymi siłami struktur kościelnych łatwo przywrócić, jeżeli się oddało. I ze względu na nieprzyjęcie Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, dzisiaj Żydzi są wrogami najświętszej ofiary mszy. I dlatego doprowadzili do Soboru Watykańskiego II, jego skutków i mają takich wasali. Typu Paweł VI, Jan Paweł II, Ratzinger, nikt inny. Wasale Sanhedrynu, żeby pieczętować, żeby msza święta nigdy nie wróciła prawdziwie. Dlatego jeszcze raz, może papież dokumenty pisać, może jak Wojtyła indulty robić, może jak Ratzinger pisać Summorum Pontificum. Jeżeli nie idzie do Bazyliki świętego Piotra, nie odprawia tam najświętszej ofiary mszy świętej w rycie rzymskim jako papież, znaczy się boi Żydów. To znaczy, że jest tak naprawdę, jest członkiem Sanhedrynu, a nie hierarchą Kościoła katolickiego. Bo pieczętuje ten układ, że jest przeciwko mszy świętej w rycie rzymskim, dlatego że jest przeciwko ofierze. A wszystkie inne pisania to są dyrdymałki. Dyrdymałki. To jest tak, jakby się mąż modlił o dzieci, a nie szedł do żony, żeby z nią dzieci mieć. To co ta modlitwa da? Albo pisał rozprawy, jak dobrze, że mieć dzieci. Chcesz mieć dzieci, musisz się modlić, a jednocześnie żyć z żoną tak, żeby dzieci były. A oni tego nie robią. Nie składają oni, czyli hierarchowie od ponad 50 lat, nie robią tego, co do nich należy. Nie składają najświętszej ofiary mszy ze względu na co? Na Żydów. Żydzi przejęli kontrolę nad zewnętrzną strukturą Kościoła. Ich pieniądze, to tak trzeba mówić, bo jak to Żydzi? To nie jest, że jeden siedzi i ma kontrolę. Tylko to, co daje pieniądz, daje bardzo wiele w tym świecie. Władzę daje, ogromną. Ludzie dla pieniędzy są ci, którzy zrobią wszystko. Trzeba zabić, zabiją.